Test, 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 test. Dobra, zaczynamy, zaczynamy. Witam wszystkich. Wiadomości, wczoraj nie dałem rady, bo trochę byłem taki podejrzanie tutaj chory, ale już jest dobrze. Ruszamy z nadrabianiem reszty wiadomości. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 3WRN Krypto, zaczynamy. Wszystko, co powiem, tylko wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Przeczytajcie sobie disclaimer, ruszamy. Więc cóż, na razie Bitcoin w tym momencie, no tak ładnie poszliśmy tutaj w górę, liczyłem, że dojdziemy troszeczkę wyżej, tutaj do tego momentu, ale no nie stało się to. I teraz tak jakbyśmy mieli iść, powiedzmy tutaj tą korektą na ramię tutaj C, mniej więcej tutaj w tym miejscu, żeby zrobić tutaj tą poprawkę, to tak powiem, no nie za bardzo w tej chwili. Ale jeżeli mielibyśmy zrobić, chodzi o te tutaj ramię C, jeżeli mielibyśmy zrobić tą korektę, to ta tutaj wystąpiła już, zobaczcie, jak sobie zmierzymy Fibonacci, zawsze Fibonacci mieście sobie, wtedy macie, gdzie mniej więcej jesteśmy. Jak sobie zmierzymy, zobaczcie, jesteśmy przy 0,38 i teraz 0,38 jest to możliwa korekta fali drugiej, ale widać, że rynek jest bardzo agresywny. Więc po tym orzeczeniu Fedu, że nie zmieniamy stóp procentowych, przygotujcie się, bo w lutym będzie coś się działo. Pamiętajcie, że w marcu już muszą to zrobić, ponieważ z jednej strony Janet Yellen potrzebuje, czyli ona na tle Departamentu Skarbu stoi, potrzebuje kasy, żeby robić nowe agendy i utrzymywać jakby Stany Zjednoczone oraz obsługiwać dług, jaki Stany Zjednoczone mają. Z drugiej strony gospodarka już ledwo kisi, widzimy dużo zwolnień, dużo różnego typu spowolnień i banki nadal nie pożyczają kasy, więc nie będzie wzrostu. Tym bardziej zbliżają się wybory, więc ktoś będzie musiał coś tutaj zrobić, tak? I tym samym, no, myślę, że w jednej albo w drugiej sprawie i tak Bitcoin jest wygrany, bo jeszcze zbliża nam się przecież kryzys bankowy. Też w marcu. Także dużo w marcu będzie się działo. Więc jeżeli mielibyśmy tutaj już mieć tą korektę 0,38, to jest ona bardzo agresywna i wychodzimy do góry. Dobra, i wychodzimy do góry, więc nie wiem, czy to by było wtedy tutaj jedynka, dwójka i ciśniemy na trójkę, czy może byłaby tutaj A, B, tak? A i tutaj idziemy na C. Nie wiem, zobaczymy, ale bardzo, bardzo siłowo tutaj to wszystko wychodzi. Więc, no więc zobaczymy, jeżeli będziemy przecinać ostatni tutaj high, powiedzmy, w tym miejscu, czyli 43 900, no to raczej idziemy na jakieś duże parcia. To oznacza, że rynek wierzy, że USA, znaczy normalny, tradycyjny rynek, jest troszeczkę spaprany. Więc żeby był ten spadek, na który każdy czeka, okay? Żeby był ten spadek, na który każdy czeka, musiałoby się coś wydarzyć. Bez tego spadku nie widzę większego spadku jak, powiedzmy już naprawdę na takim bólu, 37,5 tysiąca. 37 dokładnie 577. Nie widzę większego spadku. Nie widzę. Maksymalnie teraz moglibyśmy dojść do 39,598 i to już by było niezłe wydarzenie, tak? A już tutaj, tak jak patrzę, to tutaj w tym miejscu 41 byłby taki agresywny, optymalny. Co się właśnie stało? Więc na razie nie widzę tego. Bez jakiegoś eventu nie widzę tego. No, powinniśmy zawrócić. No, co prawda mamy coraz to niższe tutaj wierzchołki, ale te zawrócenie było dosyć silne. Więc abyśmy lecieli na te niższe poziomy, musielibyśmy zgubić pierw ten dolny poziom. Po prostu bardziej, no, widać jakiś demand tutaj w tym miejscu. Bardziej widać demand w tym miejscu. No dobra, przejdźmy sobie. Link, bam, pięknie się tutaj wyłamuje.
Z tej całej konsolidacji, z tego trójkąta. No i tu widać, że chyba inaczej zmontowała nam się tutaj fala czwarta i idziemy na falę piątą, więc fala piąta, jakbyśmy sobie popatrzyli, też możemy to sobie odmierzyć. Powiedzmy, że byłaby to tutaj, byłoby to tutaj, o. Także coś takiego moglibyśmy sobie odmierzyć, to było 22 dolary, około 22 dolary. Silny poziom znajduje się na 19,5 i tutaj 18,200. No i dzisiaj takie właśnie podniesienie, zobaczcie, Zephyr wydaje mi się, że już tutaj ostatnie zalicza, zobaczcie, ten moment, co tu narysowałem, bardzo pięknie, tylko troszeczkę wcześniej, myślałem, że od razu tutaj będziemy spadać. Zephyr bardzo ładnie, wydaje mi się, że tutaj końcówka jest jego konsolidacji w tym miejscu. Tao zasuwa tutaj na tą 500, ale już chyba tak, uważajcie, Tao raczej teraz będzie tutaj zbliżało się do korekty, ale jako że Tao dało napełnienie różnego typu wrażeń, to L1 są gotowe, Tara jest gotowa, Kas też mi się wydaje, że jest gotowy, Nexa też jest tutaj gotowa, Okta też jest tutaj gotowa, zobaczcie, bardzo pięknie, no Okta bardzo pięknie, właściwie to ja sobie postawię tutaj alarm, bo poprzednim razem Okte troszeczkę tutaj przegapiłem. Ok. I Brock. Brock jest taki. Nie wiem. W Brocku pasuje mi po prostu scenariusz bearish i bullish w tej chwili, czyli góra i dół jednocześnie, tak? Chodzi mi o to, że chciałbym bardziej zobaczyć korektę, przynajmniej do tego tutaj poziomu. Ok, to jest pierwsza sprawa. Lub chciałbym zobaczyć breakout powyżej tego poziomu. Po prostu w tej chwili jesteśmy tak pomiędzy plus minus i nie za bardzo zamierzam w Broka się walczyć. O wiele lepiej widzę tutaj Okte, która tak jest dosyć sympatycznie nastawiona. Co tam dalej? O, już GameSwiftu dawniej patrzyłem. GameSwift. Tu pozdrowienia dla pana. Jak to było? Pana Kurtyna. Paragrafa. Chciałem, w głowie miałem pana Probotektora. Nie wiem czemu. Sega kiedyś kontra na Sega nazywa się Probotektor. Także tutaj może być i w sumie taki nowy nickname dla pana Paragrafa. Pan Probotektor. To już w ogóle, wiecie, paragraf, czyli prawo zrobione dla naszej protekcji. Pan Probo coś tam, tak jak Robo i Protektor. Pan Probotektor? Okej, już od razu lepiej wygląda. Też tutaj GameSwift, dużo siły. GameSwift, chciałbym, żeby upadł tutaj, czyli może na przykład dobrze było, żeby pan Probotektor tego nie słyszał. Okej, a także inni, co trzymają GameSwifta, ale bo wtedy tutaj przypakowałbym dobrze siaty. Okej, to już dobra wiadomość. MV. Słuchajcie, MV jest na takim pakiecie konsolidacyjnym. Spójrzcie, wolumen cały czas. Posłuchajcie, jak MV wejdzie już ze swoją gierką na PlayStation i na Nintendo, co zapowiedzieli, że już robią to, to nagle będzie takie podpalenie. Projekt z takim małym market cap, chyba tam 4 miliony i ma ten, i ma już takie partnerstwa i gry, i NFT-ki, i cały świat. Oh my god, i nagle taką świecę pewnie zobaczymy. Coś mi się wydaje. Velo po cichu, tutaj pnie się do góry. Co tutaj jeszcze? Ten dusk właśnie, dusk mnie zastanawia, ale on tak, powiem wam, bardzo ładnie wygląda. Liczę, że zrobiłby piękny retest na 20 centów. Dusk, pamiętajcie, on też jest w Real World Assets. No i dobra, zobaczmy naszych tutaj ulubieńców. Manta na razie, zaraz tutaj mamy scenariusz. Nie mamy scenariusza żadnego, narysowałem. To dziwne. Zaraz, ale to bardzo dziwne. To przecież mieliśmy tutaj Algo, ja nie, coś tu nie hala jest. To chyba tutaj mam. O tak. Manta w tej chwili tutaj zakończyła częściowo ten spadek. Ok, zobaczcie, jak ładnie doszliśmy do 1,61 tutaj w tym miejscu. To było tu dzisiaj. No i dzisiaj ładne odbicia, więc teraz tak. Co z tymi monetami, co odbijają? Ja bym wziął je tutaj, tak jak mamy te wzrosty i na piątej fali liczyłbym, okay, że będziemy mieć korektę, która będzie wyżej od tego dołka. I na tej korekcie, jak zauważymy, tylko wiecie, to kawałeczek trzeba zaczekać. Wtedy dzida. Wtedy byśmy mieli wyższy dołek, to była dzida. Jupiter, uważajcie, pamiętajcie, Jupiter,
znaczy Jupiter, Jupiter, Manta, Tia, Ondo, Xiai i Pyth, to są dużo wolumenowe, dużo wolumenowe gracze. I zaczniemy może od tutaj od, też od tego Pyth Network. Zaraz, czekajcie. Dzisiaj piękne wyłamanie, bo jeszcze razem rano na Market Update mówiłem, że no jeżeli tutaj się utrzymamy, to raczej idziemy tutaj do góry w odległość na 45 centów. Bam, jesteśmy na 45 centach. Piękny, piękny wzrost z jakieś chyba, nie wiem, z 10%, 15%, ale to też dlatego, że tam zaczęła się współpraca z Filecoinem. Dzisiaj o tym też powiem parę słów, więc też można zobaczyć. Xai też widzę tutaj dosyć elbulątką. Też jesteśmy wyżej. No i to jest ten moment, w którym decyzja tutaj, bo zobaczcie, piękny neckline tutaj mamy. Piękny neckline. I tutaj właśnie pasowałoby, żebyśmy też szli tak do góry. Ondo, które dosyć ciekawe jest, Ondo w tej chwili spadło poniżej tego naszego tutaj supportu, ale wróciło i wydaje mi się, że tutaj właśnie retest, zobaczcie, Ondo, ja sam muszę też tutaj otworzyć kawałek trade'a, piękny, piękny teraz retest tutaj jest. Jak retest będzie w okolicach 20 centów, czyli jak ktoś nie ma tutaj uśrednić, to też byśmy wychodzili do góry, dobra. Jeszcze Tia, no powiem tak, Tia w tej chwili jest albo w ABC i tutaj będziemy iść na jakieś 12, no może nie, na 14 centów, albo jesteśmy w tej konsolidacji, co by powiedziało, że tu jest trójka, tu była czwórka, no i wychodzimy do góry, ale na razie tutaj rozgrywał tą konsolidację po prostu. Tą konsolidację. Jeszcze miałem parę tkoniów, zobaczcie, ale tam w komentarzu, ktoś tam sobie prosił TKO, ale nie wiem za bardzo co to jest, nie pamiętam. Proszę bardzo, coś tutaj się pnie. Nie wiem co to jest, ale jest tutaj typowy pakiet dla mnie konsolidacyjny tutaj, w którym tu albo wychodzimy do góry range'u, albo wychodzimy do góry. Po prostu dalej jeszcze. Jeszcze było sporo coinów, chciałbym jeszcze pokazać dużo, dużo coinów, ale może pokażę, jest tylko bez rysunków, bez niczego. Na tym, na dniówce tutaj. Render bardzo ładnie się wypycha do góry, ale on tutaj chyba raczej będzie miał zagrania. Zobaczcie, ABCD, chociaż, no nie wiem, jeżeli tak będzie, to by było świetnie. To była typowa taka fala czwarta i moglibyśmy się zaczepić jeszcze tutaj, chociaż jutro, pamiętajcie, są te gogle wychodzą Apple. Gogle Apple wychodzą. Nie wiem, jest mnóstwo monet, które w tej chwili mają te wyższe dołki. Po prostu mnóstwo monet. Więc tak bym tutaj na nie popatrzył. Nie wiem, jeszcze tutaj osobiście patrzę nad Ocean, który też jest jako social media, to właśnie jest tutaj pokazywany jako jeden z topowych. Spójrzcie, trójkąt. Trójkąt zwykle jest przed ostatnią falą, więc najlepiej liczylibyśmy jeszcze na spadek tutaj w dół, ale ostatnio się nie zdarzały, więc jak ktoś bierze tutaj, to po prostu stop loss poniżej ostatniej na przykład świecy, tak? Co tam jeszcze było? GRT, 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 a jeszcze RLC też bardzo ładnie retest sobie zrobiło. Może nie tak do końca ładnie, dopiero będzie chyba ten retest, tak? Teraz. O, momencik. O, nie, dopiero tutaj, tak, to on dopiero będzie ten retest, sorki. Już tak wybiegałem za bardzo. I gdzieś tutaj to było GRT, ale o jest GRT tutaj. GRT już też jest chyba na reteście, nie wiem, coś bardzo wolno netty w tej chwili chodzi tutaj. No dobra, jak to jest, no właśnie tak. Także tutaj retestujemy ten neckline. Mamy takie dosyć, zobaczcie, dosyć, jakbyśmy to mieli powiedzmy, nie wiem, A, tutaj B. No i tutaj tak troszeczkę wyglądamy tak, bardziej by pasowało, jakbyśmy zrobili na przykład taki trójkąt, tak jak to było tutaj za Ethereum jeszcze czasów, tak? I wtedy na przykład można było odchodzić. Także na razie GRT, ale jest to jedna z głównych monet też napędzająca według social media napędzająca właśnie AI. Dobra, jest jeszcze dużo jest monet. Zobaczcie, NGL. Monety typu metaversy mają już tutaj właśnie takie konsolidacje, nie? Bam, proszę bardzo, Pyr. Polka City, ktoś tam kupował jak sprzedawany traktor, nie pamiętam kto. Tutaj podobnie, zobaczcie, Pixie, OG, które, OG jeszcze cały czas tego, Naka, MV, tak jak pokazywałem, Moni, podobnie, zobaczcie, wszystkie te monety bottomują. Mana też bottomuje. Chociaż taki trójkąt by to można zrobić. Alice,
Ape jedynie chyba tak, Ape jedynie tutaj wychodzi. No i teraz mam tutaj właśnie taki dylemat, bo już wyszliśmy trochę i chciałbym zobaczyć jeszcze retest w to miejsce i wtedy zobaczylibyśmy, czy by to na przykład było tutaj takie końcówka takiego ABCD. O, jeszcze jedna moneta, jeszcze jedna jest. Illuvium. Zobaczcie, Illuvium, jaki ładny bottoming. Także patrząc na te bottomingi tutaj, widzę, że te coiny, a zobaczcie, te coiny mogą wkrótce zacząć odbijać. To są coiny typu gamingowe. Także jakby się zbliżał nam gamingowy moment. Jeżeli Illuvium na przykład nie utrzyma 67 tutaj poziomu, to zobaczcie, mamy piękny top i bardziej wychodzi dla mnie tutaj ABC wtedy. Po prostu tutaj byśmy sobie lecieli, tak, na kolejny. Czyli tak jak patrzę, to jest to równe, to by było A, B i tutaj flat taki C. Albo po prostu tutaj by było W, tutaj by było X na przykład, a tu byśmy tak zrobili, to na przykład można by było mieć nie T, a Y. Dobra, dużo monet, ale to jeszcze jutro przejdziemy, jeszcze jest, ojejku, dobra, lecę z tematami, bo jest bardzo ten, tylko bardzo szybko, shoutout dla naszych partnerów odcinka, PrimeXBT, giełda, na której możecie tradować i krypto, i forex, i commodities, i indices, i all the markets, czyli różnego typu waluty. I jest to giełda no KYC. Oczywiście jak ktoś będzie tylko, powiedzmy, wpłacał i wypłacał na nie pieniądze, żeby użyć innego walleta, no to pewnie tam się przyczepią. Ale normalnie KYC dla tam zdefiniowanych wpłat nie jest tutaj źle. Co tam jeszcze? Max Data oczywiście, pamiętajcie. I tutaj patrzcie. Max Data pokazuje zakupy na Coinbase. Zobaczcie, jak dziwnie się to pokrywa z innym wykresem, jaki obserwujemy na Max Data, które wchodzi po prostu bezbłędnie, a jest to stosunek stablecoinów do stosunek Bitcoina do rezerw stablecoinów. Także w tym tygodniu widzę taką klapę, ale może być ciągnięte to do góry i wtedy zaczniemy wychodzić, czyli ten luty jakby zaczyna się już zbierać. Już wydaje mi się, że pod koniec tego tygodnia powinniśmy zobaczyć pierwsze takie objawy dobroci. I jeszcze kolejny partner, czyli Zen. Pamiętajcie, 60 dni konta Platinum, jak użyjecie linku, który znajduje się tutaj. I tu już mogę od razu włączyć też panel partnera. Pyk i pyk. Obrazków jeszcze z PrimeXBT nie mam, także ruszamy. Dobra, wiadomości. Słuchajcie, Justin, spójrzcie. Nagle mamy tutaj bardzo dużą przerwę, zobaczcie, w jakimś banku i Bancorp coś tam niestety się crashuje. Możemy sobie go zobaczyć, bo ja gdzieś tutaj patrzyłem na to. Jeszcze fajnie wygląda też Ethereum do BTC, miam. Bancorp, zaraz, Bancorp. Tak, to by było to, momencik. Miesięczny? Nie, zaraz. O, jest. Poczekajcie, tylko to sobie wyłączymy. Spójrzcie. I tutaj mamy piękny gap. I lecimy dalej. Wow, lecimy dalej. Wczoraj to podałem, a lecimy cały czas tutaj do dołu, więc coś jest nie tak. Bank w ciągu 15 minut stracił ponad 45% swojego dofinansowania, więc uwaga. Czyli to krypto jest to złe, tak? Także robi się ciekawie. Pamiętajcie, 11 Fed kończy swoją grupę płatną i już zapowiedział, że będzie koniec. I banki potrzebują płynności. Także jest to bullish sygnał dla krypto. Bullish sygnał. Jeżeli nie będzie jakiegoś odłączenia, nie wiem, odłączenia czegokolwiek, to nie widzę, żebyśmy mieli jakieś mega spadki. Taniej nie będzie. Dziś otrzymałem wycenę 7 par drzwi na aluminiowych ościeżycach do nowego domu. Tydzień temu było 28 tysięcy, dziś już 22 tysiące. Spadek 6 tysięcy w ciągu tygodnia. Dlaczego? Bo materiały tanieją. Drogie zeszły już z magazynu. Jest konkretna deflacja. Hydraulik mówi, że od miesiąca siedzi w domu i nic nie robi. Także wydaje mi się, że chyba nie do końca zeszły z magazynu. Ok, te drogie. A bardziej uruchomiły się dyskaunty, żeby cokolwiek sprzedawać. Hydraulik mówi, żebyśmy już teraz dwa miesiące wcześniej się dogadali. Spokojnie, poczekamy, robocizna też spadnie. I teraz zobaczcie, co się dzieje w tej chwili. Patrzcie, jak to teraz będzie. Dlatego coś się zbliża, uważajcie, bo coś się zbliża. Patrzcie, już w tej chwili ceny spadają, tak? Już ludzie w tej chwili, bo to już to, że ktoś siedzi w domu, to już jest kolejny raz ktoś. Oczywiście ktoś w komentarzu się znajdzie, że o, ja mam dużo pracy, spoko. To nie będzie, wiecie, to nie wszyscy. Powiedzmy, że zainfekuje to 30% labor force, tak? Także może Wam się udać, ale 30% to dużo, bo 30% pochłonie kolejne 30% dosyć szybko. Wiecie, ktoś nie będzie kupował, nie wiem,
telewizora od pana z telewizorni, a pan z telewizorni kupi samochodu od pana z samochodowni, tak? I tak to będziemy tutaj widzieli. Dodatkowo widzimy, że już transporty zaczynają jeździć naokoło, tak? Gdyż nie, powiedzmy są zablokowane pewne drogi, więc to spowoduje wzrost ropy, wzrost różnego typu towarów. I teraz tak, mamy te tanie rzeczy, które nie do końca ludzie już kupują, bo nie mają pieniędzy, a te rzeczy podrożeją. Co się stanie z firmami? Przez kolejne 6 do 8 tygodni obserwujcie newsy, które będą mówiły na temat firm i ich kondycji, że rzeczy zaczynają być drogie, a ludzie nie mają pieniędzy. Okay? Rzeczy są drogie, a ludzie nie mają pieniędzy. To, kto smarka, to Kuba smarka z tyłu. Dobra, dlatego nie nagrywamy nic, bo na razie robimy tutaj recovery. Jak Fed nie obniży stóp lub podniesie procenty, to BTC do piekła, czyli hossy nie będzie, a każdy, kto się zapakował w krypto, będzie spłukany. Czyli w tej chwili już widzimy, część ludzi dopada takie, wiecie, już bearish tutaj, oh my god, nie wiadomo co, nie wiadomo co, nie wiadomo co. Także jeżeli Fed obniży lub podniesie stopy procentowe, już widzimy to od pół roku, nie robi to wrażenia dla krypto. Rynek stawia, że system bankowy już jest po prostu, no może nieskończony, ale nieźle, jest nieźle po prostu zatruty. Dlatego nie widzę tutaj tego. Jeżeli Fed podniesie stopy procentowe, to firmy zaczną padać. Wtedy tak, wtedy może być, że może być spadek krypto czasami, tak? Ale zobaczcie, ile firm wchodzi, by chronić swój kapitał przed bankami. Także zobaczymy. Dłuższy okres czasu, czemu nie? Krótszy. No, coś musi się wydarzyć według mnie, żeby był spadek, a tak bez spadku to nie da rady. Dodatkowo pamiętajcie, że niektórzy mówią, że na przykład tam na forach zobaczyłem, że nie ma pieniędzy teraz. On nie będzie hossy, bo nie ma pieniędzy. Jeżeli będzie dodruk, to ludzie dostaną swoją działkę, a ci ludzie, którzy dostaną swoją działkę, powiedzmy 2 miliony ludzi zapakuje się w krypto, to wtedy zobaczycie, co będzie dalej. Plus instytucje. Mówisz, że spodziewasz się załamania rynków na przykład przez brak cięć stóp procentowych. Dokładnie. Czyli wydrenowanie, gruby już pada, nie ma izotoników, czyli tak jakby po prostu gospodarka biegła bez picia, bez wody, to są wysokie stopy procentowe, no i wiadomo, że nie da rady, tak, tak? Tak samo gruby jak biegnie i nie ma niczego, no to się nie dobiegnie do Lidla. A jednocześnie nie spodziewasz się większej korekty na krypto, jak to rozumieć? No dlatego, że jeżeli nie będzie jakiegoś dark eventu, jakiegoś tutaj nie wiadomo czego, no to wtedy nie będziemy mieć tego spadku. Nie będzie tego mega, 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 mega dumpu. Poczekajcie, tylko Felek chce parę groszków. Nie będzie mega, mega, mega dumpu. Jedynie normalna korekta, tylko tak jak dzisiaj pokazałem. Na razie tą 0,38 to zobaczyłem, to jest taka agresywna. Widziałem to już kiedyś na Bitcoinie, ale no trochę dziwnie, trochę dziwnie. O tutaj, taki obrazek teraz tutaj krąży, tak? O tym też będę więcej mówił, ale to dopiero później, jak coś powstanie. Chodzi o to, że powstaje taka nowa grupa, której to nie jest moja grupa, tylko tu po prostu jestem częścią. I zbudowaliśmy taką grupę, budujemy właściwie taką grupę. Jest to grupa podobna do takich grup, powiedzmy, właściwie będzie zrzeszała inwestorów, tak? I różnego typu tak zwanych interpreters, tak? Czyli po prostu przedsiębiorców. Czyli już takie grupy są, jednak zmapowaliśmy braki na rynku, to czego nie ma, czyli tutaj bardziej skupiamy się na wartości. Nie jest to coś, że aha, dobra, tutaj znajdziemy jakichś ludzików i coś w tym stylu. Nie, nie, tutaj skupiamy się na wartości. Będą różnego typu właśnie działy, z różnego typu, powiedzmy, klasą ludzi zajmujących się, nie wiem, tu nie będę zdradzał, tam będzie dalej w komentarzu to opisane. I mówię, także na dole będzie taka informacja, jak sobie wejść. O, a jeszcze tak, nie wszyscy będą mogli wejść na tą grupę, to jest po pierwsze. Nie chodzi tutaj o cenę, ale po prostu nie będą. I jest to pierwsza faza budowy tego, także jeszcze będę o tym parę rzeczy mówił, ale chcemy zrobić coś innego. Coś innego. To wynika z mapowania wartości, że pewne braki powstały, tak, pewne braki. Takie coś, jak na przykład będę miał, to też będzie częścią tutaj tego, na Fiat Marines, tak? Ktoś też nie ma tego. Jest dużo na przykład szczupłego zarządzania, dużo po prostu powiedzmy lean management i continuous improvement, ciągłego doskonalenia, tak? Jest pełno, ale nie ma tego, żeby na przykład
jaćka gdzieś tam z okrąglaka mogła po prostu używać tego i dzięki temu dostawać bonusy w pracy. Tego nie ma. Tego nie ma. Są braki, tego nie ma. Nie ma tego modelu. Model, który jest zwykle wykorzystywany do nauczania ludzi, którzy pracują w fabrykach, niestety nie zdaje egzaminu. Dlatego to wiele razy nie zdaje egzaminu. Także, dobra, nieważne. Będę partiami o tym mówił, bo nie chcę tutaj poświęcać. Dobra, lecimy dalej. Spójrzcie, coś, dlaczego stopy procentowe? Patrzcie. Bank Anglii, okej, trzyma się swoich stóp procentowych, ale już gdzieś tam już zaczynają tutaj nabąkiwać, że chyba nie wytrzyma. Nie dadzą rady. I zobaczcie, w Ameryce. Parodia w Ameryce. Wojna domowa już gotowa. Jacob Hensley powiedział modlitwę w Senacie. Dostał 41 miesięcy w więzieniu federalnym plus 300 dni prac społecznych. Aiden Messa coś tam. Nagrywa pornosy w tym, w Senacie. Daje je publicznie. Odchodzi wolny. Chodzi tutaj o to, że teraz w tej chwili dużo tych a właśnie dzisiaj miałem powiedzieć o tym o tym modelu, dlaczego są ci imigranci, nagrać oddzielny filmik, dobra, to sobie jutro to nagram, jutro muszę to nagrać, bo to będzie ważny filmik, jak ludzie zobaczą, co tu chodzi, że to jest na podstawie pewnego modelu, bam, wtedy będzie wow, awareness, ok, wow, każdy będzie tutaj dobrze szedł. Dużo jest imigrantów, którzy teraz tam popełniają różnego typu przestępstwa i ich wypuszczają, free, no problemu, bardzo gorąco jest w Stanach, bardzo gorąco, ale to jest wszystko według tego modelu Cloward Piven. Idziemy dalej, tutaj zobaczcie, Maciej Makowicz, byłem dzisiaj na Śnieżce i schodząc spotkałem zapłakaną kobietę szukającą swojego narzeczonego, czekała na niego w domu śląskim, on miał wejść na szczyt i wrócić za chwilkę, mam nadzieję, że się odnalazł i to nie on popłynął rynną śmierci. Mam wielką prośbę do wszystkich łazików. Uważajcie na siebie w górach, nie lekceważcie oznaczeń, zakazach wstępu na szlak, bo może się skończyć tragicznie. Czekam mojego ulubionego szlaku na Śnieżkę. Jest zamknięta i zimą nawet jeśli pojawiłaby się dzisiaj stara baba z Chin dosiadająca kunę, to nie pójdą za nią. Tekst z babą pożyczony z 321 Krypto. Bujaka! Także uważajcie tam w górach. W gazecie Great India pojawiło się mózg wkłada pierwszy chip w ludzki mózg i oh my god, tutaj zaczyna się, także uważajcie, zaczynają się tutaj rzeczy. Część takich teorii, powiedzmy, mówi o tym, że właśnie dzięki pewnym rzeczom, które były podawane nam a la stylu Diablo, jest właśnie możliwe dawanie tych chipów. Zobaczymy, będzie prawdopodobnie wysyp różnego typu prac, teorii i tych, także będzie sporo pewnie filmików. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. No i mamy, zobaczcie, te zasady są właśnie dla gwarantowanego dochodu, jak to się mówi, gwarantowany dochód osobisty, czy jak tam, tak? Dla ludzi 23 lata i powyżej. National Minimum Wage, tak to się nazywa. I to od 1 kwietnia będą wypłacane. To jest w Indiach chyba, tak? Właśnie. I tutaj jest 10 funtów na obliczenie. 10 funtów. 11 funtów. Jeżeli to dobrze rozumiem. To w Indiach właśnie? Ktoś mi powiedział, że to w Indiach, ale to czemu to w funtach? Nie wiem. Także nie wiem, z czego. Nie wiem, czy to da coś takiego tam. Fed właśnie usunął slogan US Banking System is Sound and Resilient. A zbliżamy się, jak wiecie, już od iluż czasu to mówię, do kryzysu bankowego 11 marca. Na pewno banki będą dostawały, wiecie, kasę, to nie jest tak, tylko będą dostawały kasę z inną drogą. Inna droga to kolejne perturbacje. Kolejne perturbacje to kolejne jakieś tam obchodzenia i problemy. Ok? No i zobaczcie, dla tych, co fudują USDT, że Tether już umknie, że Tether już będzie powalony. Oh my god, no problem, gone. Patrzcie, już nie ma tutaj niczego. Spójrzcie. W kwartale czwartym 2023 roku, okay, profit za kwartał 2,85 miliarda.
Okay. 1 miliard z operacyjnego, okay. Głównie chodzi o US T-bills interest, okay. Czyli procenty wypłacane właśnie z tych krótkoterminowych obligacji, a 1,85 za złoto oraz za bitcoina, czyli przyrost tym za kwartał. Także wiecie, kiedyś USDT miał problemy, że nie mógł czegoś tam pokryć, że jakaś coś tam strata była, że tam kiedyś w Polsce w coś tam z konto im zablokowali chyba 400 milionów, tak? I skrócili pieniądze. W tej chwili nie ma za bardzo tutaj tego problemu. Rozumiemy? Zobaczcie, excess equity 5,4 biliona. 5,4 biliona kontra 4,8 biliona, czyli no nie wiem, jest bardzo dużo na 5,4 biliona minus 4,8 biliona. Bardzo dużo jest tutaj na plusie. No, także no nie wiem. Mają także oni właśnie ten nadwyżkę tą, ładują w rezerwy, więc chyba na razie Tether nie wchodzi, ok? Tether chyba na razie nie wchodzi, także mówię to jeszcze raz, chyba na razie USDT nie jest zagrożone, ok? Nie jest zagrożone. Brak pustych pieniędzy może, co? Pamiętajcie, że używają tych samych systemów do raportowania co normalne banki. A banki, ok? Filecoin. Ładuje właśnie PIT to jako Oracle, żeby było można operować danymi zewnętrznymi. Także 31, dlatego właśnie jest ten breakout i idziemy do przodu, ponieważ jest już użycie tutaj Filecoin VM, a Filecoin też buduje strukturę pod DePIN, czyli po prostu zdecentralizowaną AI, moc obliczeniową oraz moc jakby przechowywania danych, która się jakby kalkuluje w nową tą zdecentralizowaną całą strukturę i może właśnie wykorzystywać także kolejny wysyp. Wydaje mi się, że chyba Bant tutaj nie bardzo będzie leciał, a właśnie ten PIT tutaj może iść nieźle. PIT jest na Solanie, znaczy jest też na giełdach, ale jest na Solanie. Wow, no to poleciałem z wiadomościami, teraz idziemy kolejne wiadomości. Dzisiaj rak odbiera młode życie, Magda walczy z całych sił. Co tutaj za rak? Ma leczenia? Już nie. W Polsce dla Magdy leczenia już nie ma. Po blisko dramatycznej możliwości, nadzieja. Co to jest? Ratowanie im. Ciekawe, co tu się stało. Ciekawe. O jest, rak jajnika, coś tam z przerzutami do mózgu. Ciekawe. Ciekawe, czy brana była właśnie na przykład ta biopsja, która według teorii spiskowych i płaskich ziem powoduje rozszerzenie się, znaczy rozprzestrzenianie się właśnie nowotworów. Oczywiście to są tylko teorie, wiecie, to tak jakbyśmy mieli pograć we Frogera i mówić, że ludzie naprawdę tak skaczą w życiu. Zobaczymy, także no nic, będzie tutaj ten, będzie podany, ale i tak, jeżeli ktokolwiek zna Magdę, to powiedzcie jej, żeby zainteresowała się grupami od robaczania, a także grupami holistycznymi. Holistycznymi, pamiętajcie, zawsze jest, uważam, dobrze. Jest link, będzie pod spodem, jak możecie, dajcie parę talarów. Ostatnio widziałem, całe gówno ktoś tam dawał, ok? Tutaj oczywiście brawa dla ludzi, co dają, ale hej, come on, oglądalności jest coraz więcej, ok? Ja tego nie, jak możecie dać blikiem nawet dychacza, no to come on. Ja rozumiem, tutaj w Irlandii gdzieś tam trzeba czekać na SMS-a przez 6-7 godzin, no okej, dobra. Usprawiedliwienie. Ale blikiem w Polsce? My tu nie mamy blika w Irlandii. Jak ktoś myśli, że w Irlandii system bankowy to oh my god i tu w ogóle za granicą. Słuchajcie, Polska jest mniej więcej, ja wiem, do Polski to inni mają tam powiedzmy 15 do 20 lat. Naprawdę, 15-20 lat. Taki system bankowy tutaj rozwiązany. Crypto bubbles. Dzisiaj tak mieszane, tutaj piękne. Część do przodu, część do dołu. Ładnie, ale idziemy dalej po... No i drama jest na Gridnecie, ok? Także gridnetswap.com i tamte inne, słuchajcie, Gridnet nam się wyłożył prawdopodobnie. Główni ludzie, którzy zbadali ten projekt, zostali usunięci z Discorda. Projekt zachowywał się całkiem nieźle, zobaczcie, i to jest taki teraz, taka przestroga. Projekt, który miał drużynę dobrą, czyli team był ok, produkt był ok, robienie tego produktu droga długa, ale milestone, wszystko było wypełniane, projekcje, użyteczność, use case bardzo dobry i niestety bam, team postanowił, że oczywiście
nie ma wytłumaczenia na ich Discordzie, jak jeszcze wczoraj to miałem nagrywać, nie, i na te, tym, zdrówko, i na w Twitterze, nie było wytłumaczenia. Jedynie co to zasłaniają się, że jakiś Polish, że polska grupa trade'owa, coś tam, że ustawiali ceny na tym, wiecie, na tym swapie, na OTC, takie pierdzielenie. I nagle zwiększyli bodajże podaż tego, w ogóle zwiększyła się inflacja, w ogóle zdumpowali wszystko. I tylko sobie zadał pytanie, no dobra, ale to co dalej z projektem? Będzie robione? Nikt nie odpowiedział nic. Tak, tak niby projekt ma się dobrze, tak i wszystko, ale w kółko tylko ta gadka, więc nie rozumiem tego, uważajcie. Przelałem to na swój wallecik ichny, co wygląda jakby Neo miał się połączyć z nim. No i tutaj, tu taka dobra stronka jest, zobaczcie. Game Industry Layoffs, czyli zwolnienia w grach. Jeżeli dobrze rozumiem, to zobaczcie. Activision Blizzard, 1900 ludzi. Okej, okay. A kto tutaj jeszcze? Riot Games, słynny Riot Games, 530 ludzi. A nic się nie mówi. Się mówi Riot Games Investor Unity, 1800 ludzi. Twitch, 500 ludzi. A niby streaming taki pożyteczny. Playtika, cokolwiek to jest, 350 ludzi. Lost Boys Interactive, 125 ludzi, nie znam ich. No i potem jeszcze różne takie Ovidmo Games, 20 ludzi. Wszyscy powolutku. Metaverse World, nie wiem, 70 ludzi. Net coś tam, 70 ludzi. Edios Montreal, 97 ludzi. Wszystko łącznie pracę straciło. Nie, estimated total, nie. W tym roku łącznie straci 5900 ludzi tutaj z programistami, programistów takich, także ciekawe. Mindra tutaj podaje, okej, okay, że ton rosnąca aktywność sieci. Także zobaczmy, ton zaczyna rosnąć. Wiecie, wszyscy kopiemy notcoiny? Dokładnie tak. Ton positive showing potential, także może dlatego jest pozytywny taki potencjał duży, ponieważ właśnie ten notcoin bardzo tutaj dużo się rozprzestrzenia, jest dużo nowych projektów, dużo nowych użyteczności, dużo wszystkiego, tylko muszą dopracować jeszcze troszeczkę wallecik ten na Telegramie, bo bywa mylny i ktoś mógł stracić na przykład kawałek hajsu, przelewając tam gdzie nie trzeba. Więc widać, że wychodzi tutaj się z tego dołka. No i uwaga, bo mogą być potrzebne, znaczy mogą być różnego typu deksy, które są tam w tym, w posiadaniu. MVRV ratio 180 dni, zobaczcie na tonie, zaraz, to jest ratio 30 dni. Na razie nie widzę tutaj, no jest, no też możemy narysować taki podchodzący tutaj wykres, ale widać, są tutaj wspięcia, tak? Więc robi się ciekawo na social mediach i w ogóle. Social volume, zobaczcie, o tutaj na tonie też jest pokazany i social dominance, czyli sporo się robiło, ale też pamiętajcie, że dużo było właśnie w tym notcoinie, dużo ludzi o tym w ogóle zaczęło patrzeć na tego, na te Telegram, ale i takie projekty jak właśnie Stone, który jest jednym z głównych dexów, chociaż tak na razie jeszcze tam robi, no nic, patrzcie, spójrzcie na ten projekt, jutro będzie wysyp właśnie tych gogli i było tam parę projektów, które pomagały tworzyć to wszystko. Jednym z nich jest właśnie tutaj ten SPH i tutaj on leży. Nie wiem, może jutro jak to wyjdzie i powstaną jakieś gdzieś, nie wiem, nazwy, kto tutaj co robił, to może będzie jakiś wystrzał, nie mam pojęcia. Nie wiem, 10 milionów dosyć łatwo by było ruszyć tym projektem. Na przykład mógłby pójść troszeczkę. Pamiętacie, jak wtedy poszło na AR Eli? Eli też tutaj ma w tej chwili na razie swój dołek. Zobaczymy jutro, jak będzie ta premiera. Zobaczymy, czy ona coś nam tutaj da. Także kolejnym trendem będzie tworzenie dzięki aplikacjom na telefon, na przykład swoich światów. Powiedzmy, macie swoje, na przykład tutaj coś robione. Macie swój teren, który wykupujecie jako NFT, a następnie możecie tworzyć na nim banery, różnego typu rzeczy i możecie na przykład, nie wiem, idąc gdzieś, widzieć na przykład wasze jakieś tam posty. Nie wiem, czy inni też nie mogą widzieć na przykład postów na murze albo coś takiego. Co bardzo ciekawe, Mavic wypuścił ciekawą aplikację, obsługującą chyba te nowe drony to robią, nie wiem, w tym nasz na przykład, że nagracie sobie coś na Mavicu i możecie wpuścić to w ten soft i ten soft bierze wasze nagranie i je modeluje.
Normalnie macie model 3D, możecie zoomować, wziąć w bok, wiecie. To potem, jakby można było importować z takich, takich rzeczy. Oh my god, to szkoda, że Mavic nie ma swojego coina. Okej, szkoda. Kapo. Kapo mówi, okej, że Bitcoin mógłby dojść do 50 tysięcy w ciągu paru dni. Właśnie to jest ten model, który mówię, że jest bardzo agresywny strzał do góry. Bardzo agresywny. Widziałem to w 2021 roku po tym majowym spadku. Był tak agresywny strzał, że cofaliśmy się tylko po 0,23 Fibonacci. Więc no nie wiem. Ja po prostu gram w ten sposób, że mam DCA, tak jak mówię, że DCA robię. Mam amunicję. Ok, więc robię sobie DCA i moje DCA, jak Bitcoin by szedł do góry, zabrałoby te coiny do góry. Jeżeli powiedzmy byłby nagle mega crash, mam amunicję, która by mi posłużyła do odkupienia rzeczy, które spadły, a następnie jak te rzeczy by się zrównały, powiedzmy dostałbym 30-50% powiedzmy zysku, wyciągam moją amunicję, tą co władowałem, a resztę mam nowe moonbagi, czy tam powiedzmy inne rzeczy na hossę. Także mam to w nosie, czy pójdziemy do góry, czy nie pójdziemy do góry, bo jestem przygotowany na te ewentualności. Moim założeniem jest, że mamy hossę i mamy dip, po którym powiedzmy w ciągu 6 miesięcy wrócimy do góry. Ok, wrócimy do góry. To jest bardzo ważne założenie. Bardzo ważne założenie. A jak ktoś powie, no jak nie wrócimy, jest koniec, spoko. Słuchajcie, nikt mi w kieszeń nie zagląda, ok? Od nikogo z Was, czy tam ludzi, co tak twierdzą, nie pożyczałem żadnego szmalu, więc instaluję to, co mogę stracić. Po prostu instaluję to, co mogę stracić, ok? No i teraz, pamiętacie ten news, który był w piątek? Dzisiaj mamy news z Anglii. Takie dziwne, dziwne, zobaczcie. Tym razem chyba Anglia pozazdrościła i włodarze z Anglii zabrali 1,4 miliarda funtów tym razem, tak? Funtów, tam wtedy było 2 miliardy dolarów, funtów, mniej więcej chyba ta sama wartość będzie, ok? Bitcoina powiązanego z Chinese Investment, czyli tutaj akurat mamy Chińczyków, tak? No i tutaj sprawa jest bardzo podobna, ok? Zing i Zang robili coś tam, ale później ich tam złapali i tutaj ten... Także kurna... O, tutaj zobaczcie, in global context, US and German authorities have also taken... Także wydaje mi się, że ja nie wierzę w ten fake, ponieważ to pokazane jest, że rząd stoi na czatach krypto, że nie, rząd ma je w kontroli. Rząd ma gówno w kontroli, gówno. Zgubili kontrolę przy jakimś piątym gdzieś tam kiblu, Amerykańscy pracodawcy, pracodawcy, wycofują się z proponowanej zasady takiego urzędu. Zaraz Wam pokażę, jakie to jest dobre tłumaczenie tego urzędu. Oczywiście bardzo piękne tłumaczenie. Jest to Biuro Ochrony Finansów Konsumentów. O, bardzo dziękuję, że jakieś biuro będzie chroniło moje finanse, czyli nie będzie mi pozwalało zainwestować w krypto, tylko w te stoksy, które idą do góry, napełniają kieszenie oraz w te bondsy, które trzymać trzeba, bo Janet Yellen będzie spuszczana na torby. Ha, dziękuję bardzo. Tak czy siak, wycofują się tutaj, ponieważ oni chcieli wprowadzić coś takiego, że nierealne byłoby tradowanie oraz duże koszty ponoszenia byłyby po stronach różnych giełd, które po prostu by się wycofywały. Co mnie w tej wiadomości interesuje? Chodzi o to, że kolejny już raz krypto wygrywa w sądzie, więc już coś się zmienia. Ktoś idzie po rozum do głowy, ktoś tutaj zaczyna mówić, nic nie będzie tu robić, my zbyt dużo kasy. Wiecie, ci sami ludzie opłacają polityków, więc ci politycy nie mogą im zakazać biznesu, bo inaczej nie dostaną kasy, nie wygrają. Także nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle, ale my jedziemy z tym koksem. Tencent, pełny zcentralizowany gem launchpad, czyli kolejny launchpad gem numer 8, Alvara Protocol. I Alvara Protocol też wygląda dosyć interesująco. Więc Tencent nie jest jeszcze taki... Oj, czekajcie. Tencent jeszcze nie jest taki drogi. Też tutaj ma parę rzeczy. Chodzi o to, że tu już będzie jakoś na dniach odpalone 2 marca, na początku marca. I ten produkt tutaj, ten projekt jest na temat
koszyka różnego typu rzeczy łączonych jak ETF, które, i tutaj uważajcie, tutaj uważajcie. Te monety, z tego co się tam się doczytałem, będą dostępne na Uniswapie. To jest ciekawy koncept, nie wiem. Wcześniej mieliśmy projekty, które jakby tworzyły takie ETF-y złożone tam z paru rzeczy i to tyle. A tutaj na przykład będzie można, jeżeli to dobrze przeczytałem, będzie dostęp ich na tym, na Uniswapie, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje właśnie. Także każdy z tych koszyków, zobaczcie, tutaj można je tworzyć, o, mierzyć. Nie, czy to monety, które są na Uniswapie, będzie można samemu sobie robić. Także nie wiem, zobaczymy. Chodzi o to, że jeżeli coś się wydaje na launchpadzie i coś w tej chwili ma duży hype na rynku, to nawet jak produkt, powiedzmy, nie będzie przyjmowany, to i tak on robi swoje. Kasa w rynku po prostu idzie. W tym momencie różnego typu airdropy i różnego typu launchpady będą miały całkiem nieźle, ponieważ jest to początek rynku. Później, jak będziemy gdzieś w 2025 i kolejne projekty będą wychodziły, tak, to będą już szybkie pompy. To już tylko po prostu cash grab. Ale pamiętajcie, że w tym okresie, w którym teraz jesteśmy, przed halvingiem i jakieś 2 miesiące po halvingu, te projekty, które teraz mają swoje wydania, to one dawały w tamtym okresie zarobić, dobra? Alvara Protocol, o tutaj możemy sobie zobaczyć Alvale. Okej. Okay. Redefining ETFs, the gateway to the world of chain fund management. No, zobaczymy. Przeczytajcie sobie, ci co są na tym secie, a i tak będą mieli możliwe wejście. No i później każdy niech patrzy na swoje, oczywiście. Każdy niech patrzy na swoje. A jeszcze, jeszcze będą też inne dropy, też raczej dropy. Też różnego typu startupy, też coraz więcej będę pokazywał z różnych platform, z Eclipse na przykład też. Oraz z Fjorda oraz z innych, gdyż są to dobre szanse. Tak trochę cicho ostatnio przebiega DAO Maker. Tak ten MetaVPad też tak trochę cicho przebiega. Tak, wydaje mi się, że chyba DAO Maker tak troszeczkę podupa. W tamtym okresie już był znany, już był dużo, a tak to tak sobie. Polska gospodarka zakończyła rok tuż nad kreską. O, zobaczcie tutaj. Babam! I teraz moje pytanie jest, czy PKB jest warte uwagi, czy może patrzeć na to pamiętacie, to jest w ogóle realna dynamika. Realna dynamika produktu krajowego brutto w latach 96-2008 właśnie, i to realna 0,2% wyższy właśnie po różnych inflacjach, ale patrzcie, na co stawiać? Na PKB czy może na wpływy z podatków? To może być miara, która jest kiepsko do podrobienia, rozumiemy? Ponieważ jeżeli mamy mniejsze wpływy z podatków, to znaczy, że rośnie nam komunistyczny rząd. Coraz bardziej, bo mniejsze wpływy z podatków, powiedzmy z firm, tutaj odejmijmy spółki państwowe, świadczyłyby o tym, że jest mniej wpływu do budżetu. Jak już wiemy, i tak większość wpływu do budżetu jest tam z państwowych rzeczy, więc mamy komunę. Czyli ciekawe, czy ta komuna się będzie pogłębiała. Jak będzie się pogłębiała, no to będzie coraz bardziej gorzej. Bardzo ciekawe. I na koniec, jeszcze czekajcie, jeszcze jeden szaraucik tutaj zrobimy. Zen, pamiętajcie, konto premium. Następnie Prime XBT, możecie tutaj tradować różnego typu rynki, Forex, Commodities, Zen. Potem pokażę znowu, jak to działa. Max Data. Ok, i jeszcze na koniec, już nie mam strony otwartej, ale to może później Swissborg. Tam dzieją się ciekawe rzeczy. Swissborg. Ich token jeszcze taniutki. Ok, w sam raz na kieliszek wódki. Tutaj zobaczcie, SK. Więc SK zaczyna być coraz bardziej o nim głośno i skupia 50 europejskich biznesów wokół siebie. Więc tutaj taki artykuł napisany jest o nich. Chodzi o to, że
skupiają się dzięki tym IoT i tam go to NFT i innych rzeczy, okay, na praktycznych rzeczy, na właśnie na SK. Dużo ludzi nie wie, ale SK ma o wiele więcej użytecznych produktów niż Solana, niż Chainlink, Cardano i innych. Okay? Dużo, bardzo dużo. Nikt w ogóle się o tym nie mówi. Nie mówi się dlatego, że nie mają przełożenia te produkty na cenę tokenu. Jeżeli SK poszedłby po jakąś kampanię i zrobiłby, powiedzmy, use case jakiś tokenów, znaczy use case, gdzie tokeny są wykorzystywane, bo na razie wiecie, im więcej transakcji, tym więcej SK jest spalone na sieci, ale nie ma spekulacji, ok? Na przykład powiedzmy, poszliby na jakąś giełdę. Oh my god, nie ma spekulacji. Ale jeżeli ta ekonomia by się poprawiła z jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, use case'em, powiedzmy na przykład, że mogliby otworzyć, to już w ogóle to jest tylko moja, okay? Mogliby otworzyć na przykład launchpad, w którym na przykład skupialiby projekty korporacyjne. Na przykład, tak? I żeby się wylunchować, potrzebne by były, na przykład opłata byłaby tam potrzebna na przykład w SK'ach. To by był huge. To już by było, oh my god, tak? Oh my god. Na przykład, żeby stake'ować albo coś. Znaczy, żeby skupić, żeby dostać na przykład tikety. Ale to już jest w ogóle droga w innym kierunku, wiecie. Także to tylko taka moja, to jest spekulacja. Zobaczymy, jak nagle okaże się, że jest jakiś use case taki, wiecie, poważniejszy tutaj, to zobaczycie SK pionowa strzała, ponieważ ma bardzo dużo use case'ów i wtedy ktoś by to na przykład zauważył. Dobra, to tyle, słuchajcie. Na razie, trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka. Niech upadek banków będzie z wami.